Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze względu na zbliżające się lato oraz wakacje porozmawiamy o właśnie takich letnich bezczeszczeniach świątyń Ducha Świętego. Zapraszam. O co mi chodzi? Oczywiście będzie chodziło o kwestię strojów. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły i w konkrety na zasadzie, jak człowiek moim zdaniem powinien się ubierać, a jak nie, tylko chodzi mi o przedstawienie pewnych takich fundamentalnych zasad, według których katolik powinien się kierować, jeśli chodzi o strój. Otóż jako podstawę powinniśmy przyjąć, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury poprzez łaskę uświęcającą. Duch Święty zamieszkał w sercach naszych. I to mamy wielokrotnie potwierdzone w Piśmie Świętym, że ciało człowieka, który jest w stanie łaski uświęcającej, jest świątynią Ducha Świętego. I ten, kto bezcześci to ciało w jakikolwiek sposób, dopuszcza się takiej profanacji, w pewnym stopniu świętokradztwa na świątyni Ducha Świętego. I teraz, co to dla nas w praktyce oznacza? Ano oznacza to, że te ciała powinniśmy traktować z odpowiednim szacunkiem. Jak tak się zastanowimy, jak należy traktować świątynię, no to oczywiście należy ją traktować z odpowiednim szacunkiem. Świątynia powinna być zadbana, czysta i piękna, ale jednocześnie musi ona być właśnie doniosła, godna. Ta świątynia, tak? Ona musi nasze serce podnosić do Pana Boga. I w ten też sposób powinniśmy podchodzić do naszego ciała, a więc również do naszych strojów. Powinniśmy pamiętać o tym, gdy wybieramy nasz strój, że chodzi tutaj o przyozdobienie świątyni Ducha Świętego. Dlatego trzeba szczególnie mocno uważać na wszystko to, co sprowadza, degraduje ludzkie ciało tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim do przestrzeni płciowości, seksualności. To jest na chwili obecnej bardzo poważny problem, to znaczy obecna moda, obecne mody bardzo mocno idą w stronę właśnie takiej seksualizacji, to znaczy są skonstruowane bardzo często w ten sposób, że mają skupić uwagę przede wszystkim na tymże aspekcie. To znaczy te stroje w żaden sposób nie próbują podkreślić ludzkiej godności, doniosłości, pokazać tego piękna, ale właśnie godnego, cichego piękna, które podnosi nasze dusze do Pana Boga, tylko bardzo często skłaniają się, czy są tak stworzone, żeby od razu skupiać nasze spojrzenia, naszą uwagę na aspektach przede wszystkim, powiedzmy, płciowych, związanych z seksualnością. A więc mają kierować te współczesne mody bardzo często uwagę widza, uwagę wszystkich, z którymi taka osoba się konfrontuje, na pożądliwość, na kwestie związane z płciowością, a nie próbować podnieść ducha tego człowieka do Pana Boga, próbować pokazać godność człowieka, który stał się świątynią Ducha Świętego, który stał się uczestnikiem boskiej natury. A co to znaczy konkretnie w praktyce? Tak, w jaki strój może próbować pokazać godność człowieka i pokazać, że to ciało jest świątynią Ducha Świętego? Ano, przede wszystkim w tym kontekście, tak, mówimy tutaj właśnie w naszym kontekście letnim i tych szczególnych letnich pokus, to znaczy tych strojów, letnich pokus dotyczących strojów. Jeśli strój jest stworzony w ten sposób, że jest niezwykle obcisły albo że jest niezwykle skąpy, to będzie on siłą rzeczy prowokował do tego, żeby zwrócić uwagę w pierwszej chwili na tą atrakcyjność związaną z seksualnością. Będzie to od razu w pierwszej chwili prowokowało do tego, żeby patrzeć na tego człowieka jako na obiekt pożądliwości. Wydaje się, że dotyczy to
zdecydowanie bardziej mężczyzn, to znaczy, że mężczyźni reagują zdecydowanie mocniej na tego rodzaju bodźce. Natomiast co do zasady tutaj nie rozróżniam tego aż tak bardzo, bo chciałbym pozostać na takim poziomie bardzo, bardzo ogólnym, na takim poziomie ogólnych zasad. I co do zasady jakby to działa w obie strony. Strój, który jest w ten sposób stworzony, strój skąpy lub bardzo obcisły, sprawia, że ta uwaga nie koncentruje się na twarzy człowieka, nie kieruje uwagi na twarz człowieka, na jego oczy, które tak poznają świat, które również coś o tym człowieku powiedzą, na usta tego człowieka, który w ten sposób za pomocą swoich ust wyraża swoje myśli. Czyli nie kierują uwagi te stroje, współczesne mody, nie kierują uwagi na twarz, na głowę człowieka, która jest właśnie tą częścią naszego ciała, która reprezentuje, można powiedzieć, te wyższe władze naszej duszy. Przez twarz przemawiamy, a więc nasz rozum, nasze myśli, rozum, który produkuje te nasze myśli, tutaj mogą się one pokazać, mogą one tędy wyjść. Tutaj się komunikujemy, tak? Za pomocą twarzy komunikujemy nasze myśli, wyrażamy nasze emocje. I taki dobry, właściwy strój jest taki, który kieruje tą uwagę na twarz człowieka. Zwracam również uwagę na to, że strój, który zasłania twarz, również jest demoralizujący, również jest bardzo szkodliwy, bo on też wpycha człowieka właśnie w rolę takiego pewnego, powiedzmy tak, niemego świadka wydarzeń, niemego i anonimowego świadka wydarzeń. To jest rodzaj takiej dehumanizacji, gdy zmusza się człowieka do zasłaniania twarzy, jak chociażby kobiety w islamie, czy też to, co mieliśmy i mamy wciąż w pewnym stopniu w całej naszej tak okolicy, w sensie takim globalnym, to znaczy i w Polsce, i w Europie, i w zasadzie na całym świecie. Ale tutaj też dzisiaj nie o tym mówimy. Więc to twarz reprezentuje wyższe władze naszej duszy i strój, który jest godny człowieka, strój, który pokazuje godność człowieka, to jest strój, który jest piękny, który jest zadbany, ale który jednocześnie właśnie kieruje tą uwagę na twarz człowieka. Jak najbardziej sutanna może być takim przykładem. Oczywiście to jest taki bardzo specyficzny przykład. Nie zachęcam, żeby wszyscy zaczęli chodzić w sutannie, ale ci, którym ten strój jest właściwy, czyli duchowieństwo, no jak najbardziej, księża jak najbardziej zachęcam, żeby chodzili w sutannach. Natomiast to jest strój, który ewidentnie tak kieruje uwagę na twarz, wszystko inne jest zakryte i to zakryte w taki sposób, że właśnie ten człowiek jest faktycznie ukryty w tym stroju. Jednocześnie czarny kolor to jest taki kolor, który też nie zwraca uwagi, niekrzykliwy. To ewidentnie, tak ewidentnie jest to strój, który kieruje uwagę człowieka właśnie, czy uwagę obserwatora na twarz. I to jest zasada słuszna, właściwa. Strój, który podkreśla godność człowieka, to jest strój piękny, to jest strój zadbany, ale to jest jednocześnie strój, który właśnie kieruje uwagę na oczy, na usta, na twarz, na tą część naszego ciała, którą my nasze myśli wyrażamy, którą się komunikujemy, która reprezentuje te wyższe władze naszej duszy. Jest to odpowiednie do godności człowieka, aby kierować uwagę na twarz. Zwierzęta, które rozumu nie posiadają, czyli wyższych władz duszy nie posiadają, rozumu oczywiście w tym filozoficznym znaczeniu tego słowa, czyli nie są zdolne do poznania ogólnych prawd, nie są zdolne do komunikowania się, bo na zasadzie komunikowania tych ogólnych prawd, bo ich wcześniej nie rozumieją, dlatego też dla zwierząt nie jest to niczym niezwykłym, że mogą biegać na golasa. Natomiast człowiek powinien swoją uwagę kierować i zwracać uwagę innych na twarz, a nie powinien się zniżać do poziomu zwierząt i próbować je zwrócić na siebie uwagę poprzez te aspekty bezpośrednio płciowe, seksualne. Do tego zdążają te współczesne mody i jest to w gruncie rzeczy dehumanizacyjne, to znaczy w gruncie rzeczy pozbawia to człowieka jego godności. Oczywiście no nie w tym sensie, że tak ubierze się raz i godność po prostu przepadła, tylko chodzi o to, że to prowokuje
patrzenie na człowieka jako na przede wszystkim taki obiekt seksualny, patrzenie na człowieka przez pryzmat tej atrakcyjności seksualnej i to jest dehumanizacyjne, to znaczy to jest niezgodne z godnością człowieka, bo na człowieka trzeba przede wszystkim patrzeć pod kątem wyższych władz jego duszy. Nie o to chodzi, żeby jakoś negować ten aspekt płciowości i go za wszelką cenę ukrywać. Jak wspomniałem, ten swój powinien być piękny, powinien być godny, powinien właśnie jak najbardziej w sposób właściwy, szlachetny, skromny podkreślać całość człowieka. Właśnie wszystko odpowiednio, wszystko na swoim miejscu. Tak to też nie jest, gdy mówimy o tym, że nie powinno się rzucać w oczy tego aspektu płciowości, to również nie oznacza, że właśnie powinno być tak jak w islamie, gdzie kobiety zmusza się do noszenia takiego worka, który zupełnie całkowicie zasłania, to właśnie, już wspomniałem o propos zasłaniania twarzy, to również jest dehumanizacyjne, to znaczy pozbawia człowieka jego właściwej godności, tam kwestia zasłonienia twarzy, ale również takiego, no można powiedzieć, że poniżającego zmuszania do ukrycia się zupełnie. Nie, strój powinien jak najbardziej pokazywać człowieka takim, jakim on jest, podkreślać jego godność właśnie, czyli pokazywać to, co najważniejsze, zwracać uwagę na twarz, jednocześnie prezentując tego człowieka właśnie w sposób stosowny, właściwy, nie epatując seksualnością, która nie jest najważniejszym aspektem ludzkiego życia, ale też nie w tym sensie ją zupełnie ukrywając, jak to się właśnie dzieje w przypadku chociażby kobiet w islamie, jeśli chodzi o stroje, do których te kobiety są w zasadzie zmuszone. Mam tutaj na myśli przede wszystkim te tradycyjne islamskie stroje. A więc pamiętajmy o tym, że kwestia stroju to nie jest drobiazg. Tak samo jak kwestia świątyni to nie jest drobiazg. Jak przyozdobimy świątynię, to nie jest rzecz drobna. Tak? To jest kwestia, jak podchodzimy do Pana Boga, gdy chodzi bezpośrednio o świątynię. Gdy chodzi o nasze ciało, to chodzi zarówno jak podchodzimy do samego siebie, czy traktujemy nas właśnie jako przede wszystkim jakiś obiekt seksualny, który ma wzbudzać pożądliwość, czy traktujemy nas jako świątynię Ducha Świętego, chcemy Bogu cześć okazać poprzez naszą troskę o nasze ciało. To wcale nie jest rzecz drobna, to jest rzecz bardzo ważna. Świadomie nie chcę wchodzić w tym wykładzie w takie szczegóły, że to musi być tak, tak i tak i tak. No, być może kiedyś powstaną też takie materiały, powiedzmy, że bardziej konkretne. Natomiast przede wszystkim chodzi mi o to, żeby zrozumieć, żeby wyrobić pewną wrażliwość na tym punkcie, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego i że nasz strój ma tutaj ogromne znaczenie, że to jest bardzo ważne, jak się prezentujemy, żeby to jest bardzo ważne, żeby właśnie prezentować się stosownie do naszej godności. Przede wszystkim podkreślając tą twarz, jednocześnie dbając o to, żeby to było zadbane, ale nie epatujące seksualnością, nie próbujące za wszelką cenę wzbudzić pożądliwość, bo to oczywiście degraduje człowieka do poziomu tylko takiego obiektu pożądliwości, co jest niegodne, co jest niewłaściwe, co łatwo może doprowadzić do tego, że człowiek sam siebie postrzega w ten sposób, gdy człowiek tak pokazuje się na zewnątrz, tak postrzegają go bardzo łatwo wtedy i niełatwo może też człowiek sam zacząć się mniej lub bardziej w ten sposób postrzegać. Nie jest to właściwe, nie jest to dobre. Pamiętajmy o tym, jesteśmy świątyniami Ducha Świętego i dbajmy o nasze ciało właśnie jako o taką świątynię Ducha Świętego. Niech ta świątynia będzie piękna, czysta, zadbana, ale właśnie godna, podnosząca duszę do Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.